Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Bóg z nami, zapowiedział prorok Izajasz. Prawdę o dziewiczym poczęciu i narodzeniu Chrystusa uroczyście zdefiniował Sobór Chalcedoński w 451 roku. Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Katechizm uczy nas. Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, ponieważ jest nowym Adamem, który daje początek nowemu stworzeniu. Maryja, nowa Ewa, Panna nad Pannami, poprzez swoje fiat, niech mi się stanie, uczy nas, jak budować cywilizację miłości opartą na nowym życiu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Maryja na Golgocie doświadcza szczytu samotności i opuszczenia. Nie tylko w fizycznej utracie syna, lecz także w przesunięciu wszelkich pociech od wszystkich przybranych dzieci, które Jezus składa w jej niepokalanym sercu. Człowiek w rozpaczy może zrezygnować nawet z wołania do Boga o przebaczenie. Nie może jednak uchylić się od wzywania wstawiennictwa Bożej Matki, która widziała, jak dzieci krzyżują swojego Stwórcę, a mimo to modliła się dla nich o przebaczenie. Matki widzące, jak ich dzieci cierpią, wolałyby, żeby zamiast krwi dzieci została wylana ich własna krew. Dlatego ciemność u świętych nie jest tym samym, co u grzeszników. Na Kalwarii nie ma światła, lecz jest miłość. U grzesznika jest zawsze noc bez miłości. Czy mam odwagę głosić światu Chrystusa? Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie ono przez Maryję. Chrystus przez nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwa Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyły się z nią. Odtąd musimy w naszych sercach budzić żywą świadomość, że naród nasz jest w macierzyńskiej niewoli Maryi, w jej ramionach, jako jej własność i narzędzie do dyspozycji za wolność Kościoła Chrystusowego w Polsce i świecie.